Siemano, z tej strony Sneakermeister, to jest kanał Buta, a dzisiaj mam dla Was atak restocków od Easy, czyli 500 Utility Black i 350 Bredy. A jeżeli jesteście nowi na kanale, albo jeszcze tego nie zrobiliście, to zapraszam Was do tego co zawsze, czyli zasubskrybowanie kanału, dodania lajka pod filmikiem oraz zobaczenia co dzieje się na moim Instagramie, ponieważ tam wokół niego wszystko się odbywa, możecie dostawać powiadomienia o następnych filmikach, możecie wiedzieć jakie następne premiery wychodzą i co może warto dla siebie kupić, a co olać. Także jeżeli to mam za sobą, no to zaczynamy. Zacznijmy sobie pierwsze od 350 Bredów, która jest, no jakby nie było, kultowym wydaniem i wydaje mi się, że każdy z kolekcjonerów, każdy z ludzi, którzy siedzi w streetwearze już od jakiegoś czasu, na przykład od 5 lat, od 6 lat, posiada je w swojej kolekcji i chciałby je mieć, ale teraz nieco się to zmieniło, ponieważ znowu wyszły. Wydaje mi się, że już trochę straciły na tej swojej ekskluzywności, ponieważ nie dość, że wyszło ich aż tak dużo, no to jednak widzę, że bardzo dużo ludzi nie chce ich brać personal. A czemu? Tego nie wiem, ponieważ ta kolorystyka wygląda naprawdę superowo, jest mega, no i tak naprawdę możecie ubrać cokolwiek na siebie i cokolwiek ubierzecie, pójdziecie do szafki z butami i weźmiecie je, to będzie zawsze pasowało. Wydaje mi się, że to też przez to, że one wytworzyły całą taką modę na, wiecie, cargo spodnie, na bluzy szerokie, na oversize'owe koszulki. I wtedy to było mega modne. One tak naprawdę z zebrami zaczęły ten taki hype ogromny na Easy. Można powiedzieć, że wiecie, wychodziły pierwsze jakieś tam Oxford Tan albo inne kolorystyki tych takich OG modeli, ale jednak te 350, jakieś Pirate Blacki albo właśnie Bredy, no to to są te takie Easy, które zaczęły, wiecie, już taki robić mega hype i wchodziły do mainstreamu w streetwearze i nie tylko, do mainstreamu w modzie, gdzie wytworzyła się właśnie ta moda, o którą Wam mówiłem, na cargo spodnie i szerokie bluzy, która mi się mega podobała, ale teraz jednak, pomimo tego, że też często się tak ubieramy, no to jednak po tym, jak wyszły te wszystkie kolorystyki 350, no już nie jest tak mocne. No i zobaczyłem na grupach, że bardzo dużo osób je dostało. Mój kolega zdropił 8 par z 9 kont. Mi z 5 nie udało się żadnego, to już pomijam, to już jest osobny temat na inny odcinek, bo nie wiem, jak to jest możliwe. Ale bardzo dużo osób je sprzedaje. Bardzo dużo osób nie chce ich brać personel. Nie wiem dlaczego, powiedziałem, że pasują do wszystkiego. I jeżeli chcielibyście je brać personel, to polecam sobie je wziąć, ponieważ te ceny na pewno urosną. Wydaje mi się, że no nie ma takiej opcji, ponieważ wydaje mi się, że nie będzie restocku tych butów przez jakiś czas, chociaż z Kenim to nigdy nie wiadomo. No i te cenki gdzieś tam na pewno podskoczą. A teraz możecie je kupić, załóżmy, za 1200 zł, za 1100 zł, jeżeli macie większe rozmiary i nie jest to żaden problem. A jeżeli chcecie w nich chodzić, no to musicie brać rozmiary oczywiście o jeden większe przynajmniej, albo pół większe, bo jak macie szerszą stopę, ja przynajmniej tak robię, no to biorę 46, ponieważ w Nike mam normalnie 45, no ale tutaj nie ma innej opcji, ponieważ no jak macie szeroką stopę, no to nie zmieścicie się do tych butów. Kolejnym modelem są 500 Utility Black, które także wychodziły ostatnio, także jest to pierwszy restock tych 500 i wydaje mi się, że jest to jedna z najbardziej kultowych kolorystyk 500. Tak naprawdę do tych pierwszych, które wychodziły, nie wiem, na przykład Blush, no to można jeszcze podpiąć Bone White'y, które wychodziły niedawno, ale są naprawdę bardzo ładną kolorystyką i sam nie wiem, czemu je sprzedałem. I do tego, co wcześniej mówiłem, nie wiem dlaczego bardzo dużo osób sprzedaje je, odsprzedaje je, nigdy nie zostawia dla siebie, ponieważ są mega wygodne, ponieważ mają super kolorystykę i cały but jest fajowy, no bo 500 także wyglądają super. I nie wiem dlaczego dużo osób tego nie bierze, ponieważ widzę, że naprawdę mega osób je dużo sprzedaje, a nikt nie chce ich brać personal. No bo te ceny na pewno wzrosną, a teraz aktualnie jest super moment na to, żeby je sobie kupić i potem się nie martwić, żeby odsprzedawać je za jakieś super duże kwoty, ponieważ no 500, jak widać, nie wychodzą zbyt często i nie wydaje mi się, żeby wychodziły w następnych latach także jak 350 Bredy. No i Utility Black naprawdę są super kolorystyką także według mnie, no można powiedzieć, że All Black nic ciekawego tutaj nie ma, no ale jednak są mega uniwersalne i nie musimy się przejmować co do tego, ubrać na co dzień, no bo tak naprawdę to jest jedna z podstawowych cech, podstawowych czynników butów, które ubieramy na co dzień, tak?
Jedynym zastrzeżeniem do tego modelu, tutaj, który mam, no to jest jakość, ponieważ tutaj wystaje mega dużo kleju i możecie zobaczyć na, wiecie, przebitkach, możecie zobaczyć także odstające niektóre nitki. Jest tu dużo odprysków, dobrze wyciętych elementów. Rozumiem, że tutaj jest większy problem niż 350, ponieważ 350 są na takiej samej jakości jak wszystkie inne. Ale tutaj akurat, no to wiem, że jest więcej elementów. Wiem, że tutaj jednak midsol, cholewka jest inna. Na cholewce mamy elementy zamszowe, mamy skórzane tutaj na języku, mamy także siatkę pociągniętą. I ciężko to jest wyciąć dobrze i wiadomo, jest to dosyć mozolne, ale nie powinno jednak tak być w butach za 850 zł. Chociaż jednak te buty nie wyglądają tak najgorzej, jak widziałem niektórych zdjęcia, ale no jednak trzeba się tutaj do tego przyczepić, no bo według mnie właśnie tak jak mówię, nie powinno tak być za buty za taką cenę. Powinny mieć jednak trochę lepszą jakość. No i tak szczerze mówiąc, bardzo mi się podobają. Jestem bardzo ciekawy, które Wam się bardziej podobają. Czy właśnie Easy 500 Utility, czy te 350, ponieważ jak ja bym sam miał wybierać, no to wybrałbym chyba nawet 500 Black, ponieważ są trochę bardziej oryginalnym butem i jest ich jednak trochę mniej i nie boli mnie pięta w nich, jak chodzę długo. Ponieważ 350, tutaj niektórzy możecie się zdziwić, ale faktycznie niektóre osoby, w tym ja tak mamy, na przykład moja dziewczyna też tak ma, że jak długo chodzimy na podeszwie, na buście takim dużym jak tutaj w 350, no to nas zaczynają pięty boleć i to bardzo mocno. I dużo osób słyszałem, że też tak ma i takim osobom polecam skłaniać się jednak ku 500, ponieważ w 500 nie ma takiej, wiecie, takiego problemu, a także są mega wygodne. Założyłem sobie na przykład Boomlighty na nogi i naprawdę było git. Także to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że mi napiszecie, które Wy byście wybrali sobie do swojej kolekcji. Ja skłaniałbym się ku tym, ale wiem, że większość z Was jednak brałaby sobie tutaj te bredy. Także dzięki wielkie za odcinek. Do zobaczenia w następnym. Cześć.